23 marca tego roku w Supraślu postanowiliśmy uczcić rocznicę aresztowania Angeliki Borys. Nie myśleliśmy wtedy, że nasze życzenia i takie marzenia, że Angelika wyjdzie na wolność, wtedy 23 się spełnią. 25 marca 2022 roku jest dzień szczególny, bo po południu dowiedzieliśmy się, że Angelika Borys opuściła więzienie. Nie jest to jeszcze wolność taka, na którą wszyscy czekamy. Angelika zamieniła formę represji. Znalazła się w domu rodzinnym, w swojej rodzinie, ale w dalszym ciągu czekają ją ograniczenia. Nikt nie uwolnił jej ostatecznie, nikt nie zdjął z niej zarzutów. W dalszym ciągu trwają postępowania. Otrzymała informację, że ma być do dyspozycji sędziów śledczych, że ma być na miejscu, na Białorusi. Mimo to cieszymy się bardzo, że Angelika nie znajduje się za kratami, że w warunkach domowych może dojść do siebie po rocznych trudach więzienia.